Cześć, cześć, cześć. Gramy dzisiaj w Kingdom Come Deliverance w wersji beta. W zeszłym roku mieliśmy okazję zagrać w alfę. Tym razem twórcy wypuścili wersję beta, która jest znacznie bardziej obszerna, co widać chociażby po mapie. Świat gry jest zdecydowanie większy. Tu możemy sobie iść, tutaj są jakieś questy, jeszcze miejsca, które możemy zwiedzić. Także nie jest to tylko ta wioska, którą tutaj widzimy. Ale ten świat i obszar jest większy. Niestety, wraz z tym, że gra została powiększona i optymalizacja poleciała na łeb na szyję. W tym momencie musimy grać na ustawieniach wysokich, z niektórymi ustawieniami nawet średnimi, żeby wszystko działało płynnie, a i tak zdarzają się zacięcia. Nawet na komputerach z procesorami Intel i7 i kartą graficzną GTX 980 zdarzają się przycięcia. Także nie ma co tutaj zrzucać na karb sprzętu, ponieważ ten jest w miarę dobry. No, przed chwilą widzieliście też takie chrupnięcie. Ale dobra, zostawmy to. Zajmijmy się tym, co w tej grze jest, ponieważ mamy do wykonania zadanie. Musimy znaleźć niejakiego Chinka, który ma ksywę Ricky. Dowiedziałem się, że to jest jego dom, to jest chyba jego ojciec. I on ma gdzieś zakopane na tym terenie jakieś swoje pieniądze, a musimy go znaleźć, ponieważ zbratał się z bandytami i dokonał pewnego napadu na farmę. Tam zarżnął konie i zabił farmerów, także teraz musimy go znaleźć, żeby doprowadził nas do swoich szefów. I'm looking for a fellow they call Ricky. Have you ever heard tell of him? Why wouldn't I? That's what they call my son. Dobra, tutaj będę przemijał te dialogi, ponieważ one nie są w żaden sposób emocjonujące, a powiedziałbym nawet, że głosy postaci są bardzo słabe w tym momencie. Mam nadzieję, że to zostanie jeszcze naprawione. Czy musimy go znaleźć? Co dowiemy? Możemy powiedzieć, że na przykład możemy postraszyć. Powiedz, bo inaczej dostaniesz. No, nie udało się niestety. Może spróbujemy po dobroci. Też nam się nie udało, też failed. Ma problemy. A nic nowego, czyli to też nam się nie udało. Czyli myślę, że musimy poszukać tego złota i może wtedy coś nam się uda. Zaraz, na mapie. Na mapie jest zaznaczone, że to powinno być właśnie tu. Rzeczywiście, możemy zacząć kopać, ale nie mamy łopaty. Czyli będziemy musieli znaleźć jakąś łopatę, która najpewniej u takiego rolnika gdzieś powinna być. Myślałem, że już za nami biegnie. Gdzieś powinna być po prostu. Poszukajmy. Może tutaj. No widzicie, no spadki straszne to jest. Niezależnie od tego, naprawdę, niezależnie od tego, co ustawimy. Jeżeli grałem na bardzo wysokich ustawieniach, też chrupało. Jeżeli grałem na najniższych i rozdzielczość najniższa, też chrupało. Jest łopata. Co musimy zrobić? Aha, żeby ukraść. Nikt nas nie zauważył, mam nadzieję. O, przenikające się obiekty. Norma. I teraz powinno nam się udać. Teraz powinno nam się udać odkopać złoto. Mam nadzieję, że tam będzie. No nie można wykluczyć tego, że on nas po prostu oszukał. Tu widać, ziemia pięknie się zapada. I coś rzeczywiście jest. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś ubranie, mamy te złoto. I ciekawe, czy teraz ojciec, może jak mu oddamy to złoto, to zgodzi nam się coś powiedzieć o tym, gdzie znajduje się jego syn. Gdzie ten tatuś poszedł? Gdzie jesteś, tatusiu? A, tu jest. Gdzie ty idziesz, człowieku? I'd like to talk to you about your... I'm very busy, so... Tak, rzeczywiście, możemy powiedzieć o pieniądzach. Money? What money? What on earth are you on about? 2 dozen groszen. Nicely stashed away from... Groszen. If I... And I suppose you know nothing behind my house, you said. So you know nothing about it. How did he come by it?
No ale teraz możemy powiedzieć właśnie o tej farmie. He and his cronies slaughtered horses, stable boards. Jesus Christ, I've heard about that. You're saying Hinnick was with them? Almost certainly. He could have at least told me about the money, though. Forget about that. Teraz co, wyda swojego syna, czy go nie wyda? Pewnie go nie wyda. I don't know where he went. I've got an idea, but I don't know where it is. I don't follow you. Hinnick makes some money on the side from... czyli on jeszcze jakimś paserem jest najprawdopodobniej. I ma jakąś kryjówkę w lesie. All right. It's not much to go. Don't you have any clue where his hideout might be? Zobaczymy, gdzie ta dziupla jest. No oczywiście on niczym nie wie. How's that? Trzeba go pytać o wszystko. Tutaj system questów polega na tym, że jeżeli się czegoś dowiemy, to po prostu będziemy mieli to na mapie. Dlatego, o, mamy jakiś nowy właśnie... Mamy jakiś nowy znacznik. Wystarczy się tam udać i... Dobra, mamy kolejne poszlaki. Tutaj na górze widzicie, jest taki jakby kompas. Na tym kompasie właśnie taka tarcza oznacza, że tam znajduje się kolejne zadanie. I tam się właśnie w tym momencie udajemy. Co mogę powiedzieć o tej grze? Tutaj zaczynamy grę już... Nie zaczynamy grę od początku w becie. Jesteśmy na poziomie bodajże 12 czy 13. Od samego początku. No i cały czas się skupiam na tym, że ta gra po prostu nie działa płynnie i to jest denerwujące, ponieważ grając w wersję alfa mieliśmy taką małą osadę, wioskę, mniej więcej taką jak teraz. Grałem jeszcze na starszej karcie graficznej z 1 GB pamięci i ta gra działała wtedy płynniej. W tym momencie jest to naprawdę, naprawdę słabe. Co to za gość? To jest ten koleś, którym Hinnick robił interesy najpewniej. Zaraz się dowiemy. Znaczy nic o nim nie wiesz. No właśnie, słyszałem, że robisz z nimi interesy. No jak, wiesz, że są ten... Dobra, myślę, że tutaj najszybciej będzie, go przekupimy. No i możemy wybrać kwotę, którą chcemy go przekupić. Za niska może okazać się za niska, także tutaj jest jakaś taka niby odpowiednia. A to są chyba nasze wszystkie pieniądze, czyli te 70, a nie, 63, nie możemy dać więcej. No dobra, to damy tyle. Okej, bez problemu udało nam się go przekupić. Aha, czyli przekupiliśmy go, ale tak nie wiemy, gdzie on się znajduje. No, czyli znaczy, że jest w jakiejś jaskini albo w jakiejś kopalni. Czyli on też nie wie. Nikt nic nie wie, to jest symulator czeskiego filmu. To jest czeska gra, naprawdę czeski film. Nikt niczego nie wie. No, ale jest kolejna jakaś poszlaka. Ktoś coś wie. Tylko teraz, gdzie musimy się udać? Aż tutaj. Dobra, czyli przywołujemy konia. Podobnie jak w Wiedźminie możemy go przywołać. Możemy nawet, niepodobnie jak w Wiedźminie, zajrzeć do jego środka. Zobaczyć, co koń ma w środku. Wspaniałe. Wsiadamy na koń. I pora wyruszać w znane albo w nieznane. Manewrowanie tym koniem jest makabryczne. Jest gorzej niż w jakiejkolwiek innej grze, w którym mieliśmy do dyspozycji konia, naprawdę. Teraz pytanie, czy stąd uda nam się wyjść w ogóle? Udało się, jakimś cudem. Ten koń nie chce skręcać, po prostu. Na szczęście jeszcze galopować potrafi. Także może gdzieś tam dojdziemy. No tutaj wczytywanie tych obiektów. Widać, że to jest wersja beta. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione i to raczej prędzej niż później. Aha, czyli tutaj już jesteśmy.
No w tym momencie naprawdę nie da się w to grać. Sami widzicie, że jest to po prostu absurd. No ta woda wygląda ładnie, nawet na tych średnich, wysokich ustawieniach, nie najwyższych. No ale to nie tłumaczy tego, dlaczego ta gra działa po prostu w tak słaby sposób. I'm looking for a mine shaft around here and I heard you know all about them. Mine shaft? What for? No, dobra, może to będzie jedna z pierwszych osób, które cokolwiek wiedzą. O, czyli jednak jakaś jest. Take the road to St. James's. On the way you'll reach a stone bridge. A short way past the bridge, the stream cuts through the path again. At that point, you'll see a hillside on your right. Thanks. You're welcome. Okej, czyli musimy udać się pewnie dalej tą drogą. Tak, mamy tam już quest zaznaczony, czyli czeka nas mała podróż i tam prawdopodobnie znajdziemy tego Chinka. I może uda nam się pokazać jeszcze system walki. A jak nie będzie chciał z nami walczyć, to i tak go zaatakujemy. Ponieważ w tej wersji beta system walki został już zaimplementowany. Już we wcześniejszej alfie jakiś tam był. Możemy walczyć mieczem, możemy walczyć łukiem. Ja już łuk zdobyłem. Miecz też mam, więc w razie czego będę mógł pokazać, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie zajmie nam to dużo czasu, żeby tam dojechać. Możemy sobie popodziwiać te piękne, doczytujące się tutaj krajobrazy. No, jest ten most, o którym mówił, czyli jesteśmy już w miarę niedaleko. No tutaj ktoś na szubienicy wisi, widzę. Czyżby tam można było przejechać? Wygląda na to, że to będzie gdzieś niedaleko już. Gra się zapisała, czy to chyba będzie tutaj. Kolejne spadki do jakichś 10 FPS-ów. Całkowicie niegrywalne naprawdę w tym momencie. Także dobra, rozwiążę szybko tę sprawę z Chinkiem. I postaram się pokazać system walki na sam koniec. Dobra, się tu będzie pewnie tłumaczył. Dobra, powiedz nam o swoim gangu. Też I don't know. Wszyscy tu, nikt nic nie wie, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Dobra, kto was skontaktował? Dawaj nazwiska. Okej, mamy jakiś quest wykonany, bardzo fajnie. Teraz opowiedz nam o tym drugim gangu. Nie znasz nikogo. Gdzie jest? A, czyli wiesz, gdzie jest jeszcze przynajmniej. Dobra. Gdzieś w lesie, okej. Coś nam to już mówi. Animacje twarzy są jeszcze bardzo słabe. Przypominają mi trochę grę, nie wiem czy pamiętacie, Blair Witch. Rust in Power, mimo tego, że to jest CryEngine. To trzeba przyznać, że te twarze nie wyglądają najlepiej i one już od alfy tak dobrze nie wyglądały. Dobra, i co się teraz będzie działo? No, nawet takie cutscenki widać trochę niezbyt płynne. No, może jednak będzie tutaj walka. Czyli chyba nam się jeszcze uda pokazać system walki. Tylko nie wiem w tym momencie, ilu ich tam jest. Dobra, będziemy walczyć najprawdopodobniej.
Czemu nie mogę wyjąć łuku? Co łuk wyjąć? Nie udało mi się trafić. Nie jest takie proste. O! Trafiony. Jak widzicie, nie ma tu żadnego celownika, więc jest to trochę utrudnione. Ten padł, a gdzie jest reszta? Wydaje mi się, że było ich więcej. A chciałem jeszcze powalczyć mieczem. Co, nie uciekli? Przestraszyli się? 3-2 i uciekli? Może po prostu nie chcieli już występować w takiej grze i postanowili, że darują sobie. Także na zakończenie system walki wam pokażę, atakując Chynka. Widzicie, możemy tutaj wybrać strefy, z których chcemy atakować, a dokładnie strony. Możemy na przykład zaatakować z lewej strony, możemy atakować z góry, możemy zaatakować z dołu. No, to nie była najtrudniejsza walka. Później zwłoki możemy ograbić. Dobra, to by było na tyle. Znaleźliśmy Chinka, dowiedzieliśmy się, gdzie iść dalej. Mamy teraz na mapie zaznaczone kolejne zadania. Ale nie będę się tam udawał, poczekam, aż ta gra zostanie spatchowana w jakikolwiek sposób. A tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się, cześć.